Witam wszystkich z tej strony Fael. Jest ze mną tak do towarzystwa pan Bocian, cześć. Ja wodę połykałem. Z okazji tego, że Rome 2 się dobrze sprzedawało na kanale, to chciałbym kontynuować tą dobrą serię. Popularną serię. Ja teraz tylko patrzę, nie gram. Tak, tak. Także w co byśmy mogli tutaj zagrać? Możecie no, wy. Gramy, nie? Tak, tak, ale w to wiesz, no jaką kampanię, jakiś dodatek czy coś. Dlatego w co zagramy? Mam nadzieję, że domyślicie się poprzez ten żart. Puk, puk. Kto tam? Hannibal w bram. Także jedziemy dodatek Hannibal w bram. Tak, dokładnie. I sobie wypatrzyliśmy tutaj z panem Bocianem taką frakcję jak Arawakowie. Także dajemy sobie trudny i dajemy rozpocznij kampanię. Tylko jeszcze tutaj upewnię się, że jest wszystko dobrze. Wybrane wysoki brak. Po co mi jakieś doradztwo? Dobra, także rozpocznij kampanię i zobaczymy, co tam będzie na nas czekało. Może nagramy, jak piję wodę? Czy ten taki dźwięk, taki połykania wody? Proszę bardzo, jak lubisz to? Ja naleję sobie wody. Lubisz to, Bocian. Uwaga, to będzie bardzo fajne. Poczekaj, będę przy mikrofonie nagrywał, patrzcie. Słuchajcie, jak piję wodę. Nalałem wodę, a teraz piję tak głośno. Fajnie? Jeszcze powiedz, jaka marka i że polecasz, nie? Nie, no nie, nie mów tego, nie mów! Dobra, bo będzie lokowanie produktu. Patryk. To zagłuszmy tam. Musisz ogarnąć. No właśnie zagłuszymy. Ale na przykład słucham, bo to była... Weź zachmieć, weź tą wodę, bo boję się, że ją ten... uderzę, wiesz? No, też się boję, jak to no, to tego... Lepiej wezmę mi telefon już. No, w ogóle idź. Cześć, kawałek, dobra? Cześć. Najlepiej zaraz pójdę. Poczekaj, tu jest ciekawy filmik, cio. Ale epickość. Nie, no, bardzo fajny film. Uważaj na tą wodę. Nie, no nie kładź jej tu, Patryk. No nie, bo ja ją wyleję. No, bo ja robię czasem takie ruchy dziwne i ja to wyleję. Będziesz, jak to zostawisz. Our high country now finds itself surrounded by Carthage and its puppet tribes. To hesitate now will mean destruction. Dobra. Zaraz ogarniemy sobie sami, co tutaj jest ciekawego. Także tak. Tak wygląda nasze epickie miasto. Jaki mamy teren w ogóle? Oj, oj, oj. Teren mamy bardzo mały. Czyli mamy tylko tą Numantię. Stał się serwisko. Aha, trochę. Mamy wojnę z nimi? Wejdźmy w dyplomację. Karpetanie. Karpetanie. Tak mi się kojarzą ze skarpetami trochę. No, śmieszne. No, śmieszne. Bardzo. Tak. To są prawdziwe żarty. Takie YouTube'owe już. Mhm.
pioruny. Lepsze pioruny, pioruny Reu czy ognista furia Neto? Ja w to nie grałem. Ale nie no, przydomek, który lepszy. A, przydomek. Pioruny. To dlaczego bierze ognistą furię? Ale hamba. Zainwestujmy sobie siermierzy, włócznicy. Okej. Okay. Niech się ładnie zrobią, a zwiadowcę już wyślemy tutaj na przeszpiegi. Niech sobie tutaj ładnie pojedzie i zobaczymy, ile mają tu woja, żebyśmy od razu ich zaatakowali, żebyśmy od razu się rozwijali. Inwestujemy w stajnię. Skupimy się na konnicy prawdopodobnie. Troszkę nie jest płynnie, jak przybliżam i oddalam. No. Nie wiem, co to ma znaczyć. Ale teraz, jakie to są fajne koniki, pokaż mi. Tak, to znaczy, że mogę. To znaczy, że mogę handlować końmi. Czy tak? Ktoś chce ze mną handlować? Tak. Nie bardzo mnie lubi Kartagina swoją drogą. Siemano, Iler Gawończycy. Umowa handlowa, nie chcą handlować. Bo zazwyczaj jest tak, że po jakimś czasie dopiero ludzie są chętni na jakieś handle, nie? Na wzajemne. Chociaż? O! Moi sojusznicy przyjęli propozycję handlu w Akcyjowie. W ogóle mają tu taki jakby mieszek złota na godle, więc to chyba znaczy, że lubią hajsy, także na handel się zgadzają. Dobra, to na razie z nimi handel nam starczy. Czy coś tutaj pobudujemy? Wejdźmy w miasto. Zainwestujmy sobie... Bydło. Ale nie, bo ja rozwijam konie. Dlatego jak rozwinę konie, to będę robił pastwiska dla koni, nie? Rozumiesz? Mhm. To byłoby marnotrawstwo, jakbym teraz poszedł w bydło. Także mogę sobie w sumie pójść na razie w warsztat. No, tylko w to pójdę. Dobra. No. Aha, dobra, ci tutaj rekrutują, także niech się rekrutują, a my nowa tura, tak. Trochę się tnie. No właśnie nie wiem, dlaczego nie jest tak płynnie. Bo... Patrz, jaki to jest mały koń, gdzie obok tego widziałeś? Czekaj, ktoś ma problem. Dostęp wojskowy? No czemu nie? To znaczy, że mogą wchodzić na mój teren, mnie to nie przeszkadza. No a potem będzie. Nie no, ale lubimy się, także... Żyjemy w pokoju. Dopiero w trzeciej turze tam dojdę. Zobaczmy, co on tu ma. On trochę ma tego woja. Nie ma wcale tak mało. Sobie jeszcze porekrutujemy, póki możemy. Troszkę zainwestujmy w może procarzy. Się na pewno przydadzą. Dobra. Jakiegoś generała tam masz, czy tak? Tak. Tam będzie generał. Potem ci go pokażę w bitwie. Dobra. Czy robimy sabotaż? Zatrucie studni. Dobra. Ktoś zatruł studnię, tak na sferę w chudę. To i stare. No dokładnie, także tutaj też to będzie. Nie będzie. Nieudany sabotaż, dziękuję bardzo. Koniec tury. Chcę szybko ich zaatakować. No ja też. Wszyscy chcemy. Ale dużo tych frakcji. Libia. Ja tylko w tego, Total War grałem w Medieval 2. Ten. A. Medieval 2 ma zajebiste mody. No, te z Bacyty Rośleni. Tak. Third Age bodajże. Epickie. Ile masz pieniążków? A tu są pieniążki. Mhm. No, ładne wojska jest. Tak. Można tak powiedzieć. Miasto rozbuduje trochę może. No nie mogę. Nie stać mi na konie. Muszę jeszcze czekać. Dobra, niech minie ta runda i atakujemy. Co, wyszli z miasta? O, oni gdzieś idą. Dobra. To my szybko miasto. Ale nie, i tak będą widoczni i wezmą udział w bitwie. Czemu mają taką przewagę? Pułapka to była. To była pułapka. Mają przewagę straszną. To była pułapka. Nie. Czekaj. Sztum. Nie mają murów. Nie. Zatokujmy najpierw go. Wiesz? Oni go. Tak, znaczy się w sumie to trudno powiedzieć, ale zaatakowałbym go, potem wioskę. I posiłki jak jest.
Dobra, tapi go. Tylko, czemu nie mogę? Spłonu. Tak? Już zrobić od razu na miasto? Tak, tak. W sumie to zwieść. No dobra, zobaczymy. Tylko głupio byłoby, jakbym dostał w pieprz, nie? No. Bo ogólnie było pokazane, że mają sporą przewagę. No zobaczymy. No mam nadzieję, że będzie płynnie. Co? Sobie ścieliłem kręgosłupę. Co było tak, słychać? No nie wiadomo, ciekła jak trzymam to. Ale w sensie słyszałeś? No, ja słyszałem. Fajnie, nie? Na się myśli nie się. Jakie strzały tylko. Nie chcę mgły. Tak, to mi pasuje. Także pokażę ci naszego generała. To jest nasza jednostka z generałem. Tylko teraz gdzie jest? Panie generale. Chyba gdzieś to jest kampiony, ogólnie się wyróżnia wyglądem, tylko no, nie wiem. No nawet trzeba go znaleźć. Ale jakbyś go znalazł, to. No tak, ale. Gdzieś jest ten gnój. Dobra. Czekaj. No. No to jest ten chyba. To jest generał. Ma no, konia. Takiego no, bardziej ten. Ale. A nie, to. Nie, ale chodziło mi, że on miał taką inną ten dywanik na koniu. A to są moje. To jest moja najemna konnica. W ogóle. Dobra, walczy. Wyglądają jak biedaki trochę, nie? No nie, no ja chcę tutaj zaprezentować jednostki. Zobaczmy iberyjskich szermierzy. O Jezus. No widać, że tanie wojsko. Ale oni też dysponują tanim wojskiem, także wyrównanie. Patrz jakie pancerze mają. To jest ciężka piechota. Dobra. Tu jest główny punkt, który trzeba przejąć. Skąd przyjdą posiłki ich? Jestem ciekaw. Dobra, zbyt. Co ty robisz? Wziewam. Specjalnej taktyki to nie zastosujemy, także podzielimy się na dwie. Na dwie strony tutaj. O, fajnie idzie. O, zrobimy takie dwa oddziały. Tu generał, tu ta konnica. Dobra. Łączymy to jako formację. No zamknij się. Łączymy jako formację. I teraz tak. Nie wiadomo skąd posiłki przyjdą ich. Także my szybko się tu wpieprzamy. Tak na speedzie. Teraz trudny tu wejść. Tędy będzie trzeba. No tu jest droga, dobra. Dobra, i na speedzie. Dobra, aż biegną. Tylko właśnie nie wiem, czy te posiłki będą już w mieście, czy dopiero będą skądś iść. O! Zbliżają się wrogie posiłki. Na plecach są, tak? Moich. To chwila. Najpierw się może rozprawmy, bo ci będą kampić tu w mieście. Także się najpierw rozprawmy z tymi posiłkami. Najpierw rozprawimy się z posiłkami, dopiero potem miastem. Wiesz? Patryk? No ja wiem. Nie no, bardzo ładnie chodzi ogólnie. Wiesz? Nie ma żadnych ścian ani nic. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra. Żebyśmy tutaj ładnie się ustawili. Heldemo! Konica biega na nas. Także będziemy do nich strzelać. O cholera. Nie mam tu żadnych włóczników po tej stronie. Wszyscy są po tej. Sobie już zaatakujemy tymi. Dobra, zatrzymajmy. O, oni też strzelają? Ciekawe. Zbis. Czekaj. O, dobrze. Dobra, już jest po tych. Teraz zaatakujmy tych. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Dobra, z tymi będziemy podchodzić cały czas. Nie, stop. Ja chcę mieć ich jako formację taką. O, właśnie. Idealnie. Teraz tak. Zaatakujmy znowu tych. Co? Szefcio, cofnij się. Teraz będą ten. Oni będą się cofać. Ci będą teraz ostrzeliwani. No nie. O, dwóch zabijek, fajnie.
Dobra, teraz się zbliżają te posiłki. Także trzeba się rozstawić. Dobra. I zaraz będziemy się tu tłuc. Tyłów mi nie robią? Nie robią. A zaatakowali mi ten procarzy, ale to nic. Teraz się z nimi rozprawimy tutaj. Dobra, szlachta konna, to jest generał. Podajże. Jedni mu jeszcze zrobią plecy. Dobra. Dobrze, że mają tarcze, tak to trochę kryją się przed strzałami. O kurde, ale ich przeczyścili tutaj. Dobra, będziemy ścierać tą kupkę ludzi. Jak to z generałem jest? No zaraz go rozwalimy tutaj. Dobra, też atakujcie kupkę ludzi. O! Tutaj idą nam od flanki, widzę. Dobra, w ogóle jak wygląda sytuacja tutaj? Dobra, tych trochę pogonimy tutaj. Dobra. Z pancerzami jest dobrze. Zaatakujcie tutaj, zróbcie im plecy. Ale mi to przeczyścili. Atakujemy. Ale się starli, nie? Dobra, już generał tu pada pomału. Cały czas atakujcie. Dobra, jak wygląda sytuacja na polu walki? Ci powinni tutaj pomóc kolego. Także zapraszam do pomocy. okej. Okay. Ci się tutaj ładnie klepią. O! Procarzy już prawie nie ma. Tutaj proszę ich dobić. I to tak porządnie. Dobra, oszczelibujmy tych, bo tych szermierzy jeszcze jest sporo. Natomiast tutaj chyba jest pod jako tako kontrolą. Chociaż sobie podejdźmy tutaj, będziemy ich oszczeliwać z boku. O! Zniszczyliśmy tych, także posiłki nadciągają. Nasze. Tutaj atakujcie, panowie, atakujcie. O, też słabną ci, niedobrzy. Dobra, będziemy atakować teraz konnicą jeszcze. A, już zaczynają uciekać, idzie moi. Dobra, i teraz będziemy trochę szarżować. No, bardzo ładnie. O, się wpieprzyli. Soczysta szarża. Macie, patrz, ci sobie gonią. Chodźcie, chodźcie. Jak ich gonią fajnie. Dobra, jeszcze tylko ci zostali. Procarze, przestańcie strzelać. Bo mogą moich zranić, wiesz? I to byłoby głupie. Takie właśnie, chyba trochę zranili moich. Także ja się cofnę. Bo tu jest taki oszczał ogólnie sojuszniczy, nie? I trzeba uważać. Wiesz? No to chyba skończyliśmy. To już jest chyba koniec. No przecież zapomniałem o tej armii jeszcze w mieście. Wiesz? Zapomniałem. Jeszcze zostali przecież ci w mieście. Co, nudzisz się? Nie. Co? Nie wiem. Mogę wziąć pada. No, no ale nie posiadam. Dobra. Wiesz co, niech sobie trochę odpoczną. Będą teraz iść. Także tak. Poczekajmy, aż się ustawią. Mam nadzieję, że im pleców robić nie będą. Będę czasami się odwracać. O, a propos pleców. Sobie zaszarżuje nasza konnica na nich. Ale to będzie soczysta szarża, wiesz? Sprawdźmy. To będzie zajebiste. Tylko trochę przesuńmy. I teraz. Spokojnie. Zaraz ich dopadniemy. No, 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 no. Bo są zmęczeni, wiesz? Dlatego ta szarża nie będzie taka soczysta. Zrób coś mi zdania. Zrobię takie. O, chcę zobaczyć, jak oni ten taranują ich.
No, panowie, no trochę blipa szarżą, bo są zmęczeni, po prostu konie się zmęczyły, niestety, i ten. I szarża nie wyszła, jeszcze pod górkę. Ale ładnie. Ale ładnie, no ale szarżą to nazwać nie można na pewno. Ci tutaj się ustawiają. Dobrze. No szarża to na pewno nie jest. Co tam tyle koni zrzędzi? Troszkę mi coś tu, miło, kurde. Z takimi cieniasami. O, zobacz tego. O, widziałeś, jak się wykrwawił? No. Ładnie. To było ładne. Co? Śmieszne. Czemu? Co było śmieszne według siebie? Jaki Patryk? O Jezu, patrz to, ile ludzi. Patrz, jazda iberyjska. Iberyjskie oddziały plemienne. Jazda. Ej, cholera, mają dużo tego woja. Nie biegnijcie. Dobra. I tak. Ojejku. Dobra, i generałek sobie pojedzie tutaj. Co? Wspomniałem się, jak się obudziłeś w nocy, włączyłeś komputer, a widzisz, na ile procka podkręciłem? Ale zobacz, na ile procka podkręciłem. Ale po twarz. No bo jak przez ten gadałeś. To było śmieszne. Na pewno. Dobra, trzeba poczekać, aż dojdą na te miejsca. I zrobimy ostatnią walkę o tą wieś. Ładna wieś. Taka, daje się być spokojna, jak nikt jej nie atakuje. Konnica, bliżej, Gdyby ci wyszli z wioski, to byłoby kiepsko. Podczas tamtego ataku, nie? Na szczęście nie wyszli. Mają zadanie bronić wioski tym bronią. Dobra, spokojnie. Chodzicie tu i tu. Uo! Jakie tu starcie! Dobra. Widzicie? Widzicie, co się skupili na tamtej stronie? Teraz wchodzimy tędy. Szybko. Bardzo szybko. I się wpieprzamy tutaj w tych ludzi. Dobra, teraz generał, chodź tu. Teraz tak, kto tu umie walczyć? Wy się nawalacie tutaj. Wy biegniecie tutaj. Oj, konnica, niedobrze, niedobrze. Kolejna konnica, niedobrze. Generał, chodź, potrzebujemy cię. Jezu, generał gdzieś popierdoli sobie. A wy biegnijcie, to szybciej. Zrobimy im plecy. No patrz, już moi zaczynają panikować i tu jest problem. Panika! Gdzie jest mój generał? Jezus Maria. Za bardzo nim naokoło pojechałem. Zanim on tu przyjedzie, to oni tak podydają moi, że to masakra. Szybciej, szybciej! Szybciej! No chodźcie! Konika. Patrz, jakie koniki tam biegają. Bardzo ładne. Pięknie. O, niedobrze się dzieje. Teraz im bardzo morale spadną. Amiga! Pokaż te coś, nie tam? Na środku. Muszę skupić na walce, wiesz? No.
Dobra. Tak będzie dobrze, czekaj, jeszcze zrobię ostatnie rozkazy i możemy patrzeć. Dobra. No, chyba wygraliśmy już. Dziękuję. Zwycięstwo. Kosztowne. A, pierdolam głupoty. No trochę mieliśmy strach. Zerusować zwycięstwo. Ja tam jestem zadowolony. Z takiego zwycięstwa. Teraz trzeba czekać, aż się wczyta. No. No niestety. Zakończył odcinek. No come on. No come on. O, poruszam sobie tym, dobra? Super. Możesz tu sobie czytać. A ja będę uciekał z tego. Ten, kto ujdzie, będzie mógł znów walczyć. Menander, grecki dramaturg. Bardzo ładny. Oto jest kwestia sztuki wolne. Czytałeś te? Sunkcej, czy coś tam sztuka wolne? Znaczy wiem, że to jest, ale nie czytałem. O, ale go ładnie przebił. Okupacja. No. Zwiększenie rangi. Generał awansował. Tu dajemy awans. Pieniążki są, to rozwijamy. Koniki. Tajnie. Tak. Dokładnie. W ogóle tu mieli dobrą stajnię. Już od razu tą. O, fajnie. Będzie można robić jazdy iberyjską. Dobrze, to że ja dziękuję. Dzięki wam za obejrzenie. Żegnam się z wami ja, czyli Fael i kto jeszcze? No ja. No, cześć. Mam nadzieję, że się wyświetlenia będą zgadzać.